Cześć, witam was na kanale Typowy Futbol. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, tak aby Was nie ominęły kolejne typerskie materiały. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Dla was to dosłownie sekundami to bardzo pomoże. Szybko o promocji i przechodzimy do dzisiejszych kuponów. Rejestrując się w Betfan używając kodu typowy Futbol, doładowując konta za 50 zł, otrzymasz 50 i 10 zł freebetu do dowolnego wykorzystania, szczegóły w przypiętym komentarzu. Oferta ta jest naprawdę dobra, bo na przykład wpłacając sobie 50 zł, na start macie już 110 zł na typowanie. Korzystajcie z niej, póki możecie, bo nie wiem, jak długo ona będzie trwać. Aczkolwiek na Mistrzostwa Europy macie ją jak znalazł. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze typy. A więc dzisiejszy materiał muszę zacząć od pochwały. W ostatnim materiale siadł nam naprawdę bardzo dobry kupon z kurcem całkowitym aż 359. Ja w nim grałem za 400 zł, a do wygrania było aż 1264 zł. Zdarzenia naprawdę ciekawe, z dobrymi kursami i wszystko nam w tym kuponie siadło. No ale przejdźmy do dzisiejszych typów. Tym razem przygotowałem dla Was kupon z aż trzema zdarzeniami. W pierwszym typuję, że to Węgry będą miały więcej kartek w pojedynku z Niemcami. Kurs na to zdarzenie to 1,61. Jeżeli Węgrzy upatrują tutaj swoje szanse, to niestety będą musieli grać brudny futbol. Niemcom będzie bardzo ciężko odebrać piłkę i co najważniejsze, motorycznie oni są lepiej przygotowani do tego meczu. Siłą rzeczy, jak dla mnie, Węgrzy powinni mieć tutaj więcej kartek. W drugim zdarzeniu typuję powyżej 1,5 gola w meczu Portugalii z Francją na to zdarzenie to 1.42. To jakich ofensywnych piłkarzy posiadają te dwie reprezentacje jest po prostu niesamowite. Z jednej strony Kylian Mbappé, Karim Benzema oraz Antoine Griezmann. Z drugiej Cristiano Ronaldo czy Diogo Jota. W mojej opinii po prostu muszą w tym meczu paść minimum dwa gole. W szczególności, że zarówno jedna, jak i druga drużyna walczą tutaj o cenne punkty. No i w ostatnim zdarzeniu typuje, że Polska strzeli gola w pojedynku ze Szwecją. Kurs na to zdarzenie to 1,34. Dlaczego typuje tutaj takie zdarzenie? Trochę obawiam się tutaj typować zwycięstwa Polski, z uwagi na to, że Szwecja to tak naprawdę nieprzewidywalna kadra. Naprawdę potrafią grać solidnie w defensywie. Ale w mojej opinii i tak Polacy powinni zdołać im tutaj strzelić bramkę. W szczególności że będą do tego bardzo zmotywowani. No i kurs całkowity na naszym dzisiejszym kuponie to 306. Ja sobie gram w nim aż za 1000 zł, a do wygrania mam 2690 zł. Suma naprawdę spora i miejmy nadzieję, że po raz kolejny wygramy. Zachęcam, abyście grali razem ze mną. Wszelkie linki do rejestracji naszego Bugmechera Betfana znajdziecie w opisie oraz przypiętym komentarzu. No i standardowo w filmie mam dla Was konkurs. Wytypuj dokładny wynik spotkania oraz minutę pierwszej bramki w meczu Polski ze Szwecją. Osoba, która będzie najbliżej, wygrywa 30 zł na typowanie w Betfan. Oczywiście komentarze edytowane nie będą tutaj brane pod uwagę. Warunki wzięcia udziału w konkursie jest zostawiona łapka w górę pod tym filmem, dołączenie do naszej grupy Typowy Futbol na Facebooku oraz subskrypcja naszego kanału YouTube. Pamiętajcie, aby spełniać wszystkie te warunki, ponieważ jeśli tego nie zrobicie, to niestety Wasza nagroda nie zostanie przyznana. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zapraszam Was do naszej grupy na Facebooku, bo tam również codziennie publikujemy nasze przewidywania. Proszę Was również jeszcze raz o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych odcinkach. Cześć!